Zapraszam. No to co, wróciłyśmy z kąpieli z Katarzyną i mam taką historię związaną z mokrymi włosami. Kiedyś umówiłam się z klientką, a ona przyszła wcześniej i zastała mnie właśnie taką z mokrymi włosami, w stroju kąpielowym, z ręcznikiem. I tak ją właśnie powitałam w drzwiach. I wtedy po raz pierwszy uświadomiłam sobie, że wszystko jest okej. Okay. Że ja z tymi mokrymi włosami to jestem dalej ja. To dalej jestem ja ta sama, czyli Grażyna Wasilewska-Prokopowicz. I że nie jestem ani mniej profesjonalna, ani mniej taka, no, taka dla drugiego człowieka, że i ja z tymi mokrymi włosami, i ja taka uczesana, i ja z makijażem, i ja bez makijażu jestem tą samą osobą. I że wszystko jest dobrze. I wtedy nabrałam takiej lekkości. Nabrałam takiej lekkości w spotkaniach z ludźmi. I dzisiaj z taką dużą otwartością otwieram drzwi mojej pracowni od stóp do głowy. I jeśli ktoś mnie zastanie na przykład w trakcie śniadania, albo ktoś przyjedzie, a ja właśnie podlewam kwiaty, to jakby już odeszły mi takie lęki, no i co sobie teraz pomyślą? No co sobie mogą pomyśleć? Jestem też zwykłym, takim normalnym człowiekiem, który oprócz tego, że tworzy tutaj przestrzeń do przyjęć, do spotkań z ludźmi, do sesji terapeutycznych, to mam też takie zwykłe tutaj zadania domowe, czyli podlewanie kwiatów, gotowanie, pranie, sprzątanie. Też nauczyłam się tego, żeby nikogo nie udawać. Nie tworzyć siebie sztucznej. Nie pokazywać jakichś takich scen z mojego życia, które tak naprawdę nie istnieją i zostały tylko zaaranżowane. I dzisiaj jesteśmy w pracowni, w miejscu, gdzie ja spotykam się z ludźmi. Zazwyczaj siedzę właśnie w tym fotelu. No, na ten czas jest różowa poduszka, ale może to się zmieni. Ja w ogóle jestem miłośniczką kolorów. Dzisiaj jestem w takiej wersji, ale naprawdę mam szafę pełną kolorowych sukienek, różnych szalików, szali. Także no, za każdym razem, jak tutaj przyjdziecie, to zobaczycie inną wersję mnie. Bo u mnie z kolorami jest tak, że budzę się rano i mówię, tak, dzisiaj niebieski. A następnego dnia wstaję i mówię, nie no, dzisiaj tylko zielony. Tak jakoś coś mam z tymi kolorami, jestem z kolorami mocno połączona. Ja jestem w ogóle kolorowa dziewczyna. No tak, no także dzisiaj jakaś taka wersja różowa. Różowy kubek. Szarość, róże. Także dzisiaj jestem w takim wydaniu, ale jak przyjdziecie innym razem do mnie, to może się okazać, że jestem cała na przykład fioletowa, lawendowa. Jak tworzyłam pracownię? Pracownię tworzyłam tak, że zmieniałam siebie. Odkrywałam kolejną cząstkę siebie, kolejną warstwę, kolejną i kolejną i kolejną. I ta pracownia tak się właściwie zmieniała razem ze mną. Kiedyś mnie to bardzo ubawiło, jak jeden z klientów zapytał o moją mandalę. Powiedział, że nie rozumie tego, dlaczego w mojej mandali są jelenie. Nie bardzo rozumie tego związku z klientami. Ja się wtedy uśmiałam bardzo, bo był taki czas, że jeszcze wtedy masowałam. Robiłam chińskie masaże stóp. I żartobliwie powiedziałam, no wiesz, masuję rogi i kopyta. Jeleń to jest symbol uzdrawiania, symbol duchowości. I był taki czas, że chciałam pracować tylko z kobietami. I w tej mojej mandali widziałam tylko takie aspekty bardzo kobiece. Nawet tam kobiety doszukiwały się joni, takich płatków. Ale w pewnym momencie zdałam sobie z tego sprawę, że właśnie tym męskim elementem w mojej mandali jest jeleń. On jeleń.
I dzisiaj ta pracownia jest takim miejscem właściwie dla mężczyzn i kobiet. Nie tylko dla kobiet, tak jak kiedyś myślałam, że to będzie, że ja będę się spotykała tylko z kobietami. Nie, dzisiaj myślę, że dla takiej równowagi właśnie dobrze, że jest męski i żeński aspekt. I to jest ciekawe, że to się pojawiło wtedy, kiedy ja w sobie te dwa aspekty połączyłam. Czyli kiedy się we mnie męskie i żeńskie spotkało, to dopiero przyszła gotowość na spotkania z mężczyznami. No tak, abyśmy chcieli tak na zewnątrz. Ale na zewnątrz, gdy chcemy na zewnątrz, to to jest odwrócenie kolejności, bo wszystko jest od środka. Czyli zawsze ludziom mówię, najpierw od siebie zaczynaj. Gdy uzdrowisz siebie, to jednocześnie uzdrawiasz swojego partnera, swój ród i uzdrawiasz świat tak naprawdę. Nigdy na zewnątrz. Bo to my wypromieniowujemy z siebie ten zewnętrzny świat, nieodwrotnie. Długo mi w ogóle, mi to w ogóle bardzo długo zajęło. Ja mam 53 lata, więc mi bardzo długo zajęło zrozumienie wielu rzeczy. Rozpoznawanie tego, jakimi one są naprawdę. I mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja już posiadłam jakby całą wiedzę i myślę, że jej nigdy nie posiądę. Ja po prostu ją tylko powoli odkrywam. No właśnie, bo to też jest takie ciekawe, że my myślimy, że my się czegoś uczymy. My sobie tylko przypominamy, bo my to wszystko już wiemy. I to też było dla mnie odkrywcze. To no jak to przypominamy? Nie uczymy się? To jest ciekawe. Ja masowałam bardzo często w poprzednich wcieleniach. Dlatego z taką łatwością nauczyłam się masażu. Właściwie no nie nauczyłam się, ja go sobie tylko przypomniałam. No właśnie, żyjemy wielokrotnie. Nie jesteśmy na tej ziemi po raz pierwszy. Byliśmy tu już wiele razy. Znane jest takie zjawisko déjà vu. Już tu byłam, już to widziałam, już to słyszałam. No właśnie, taka sytuacja już kiedyś była. O, w tym miejscu już byłam. Znam Cię od zawsze. Tak często mówimy. Ja Cię znam. No właśnie. To jest to déjà vu, które pozwala nam zrozumieć to, jeśli oczywiście chcemy, bo też możemy odrzucić tą wersję, możemy uznać, że żyjemy jeden raz, potem nas zakopią i koniec. I skończyło się. Ale jeżeli chcecie poszukać czegoś o sobie, to wszystko jest w waszej podświadomości zapisane. To zapraszam do kosmicznych podróży. Do podróży po poprzednich wcieleniach, do podróży w rzeczywistości, która istnieje równolegle, a której na co dzień nie zauważamy. Ona jest tak samo ważna, tak samo istotna. Nie chcę powiedzieć, że najważniejsza, ale nasza przestrzeń energetyczna, nasza przestrzeń duchowa, to jesteśmy też cały czas my. My jesteśmy szersi, niż nam się wydaje. My nie jesteśmy tylko ciałem. My jesteśmy potężnymi, energetycznymi istotami. My jesteśmy po prostu pięknymi istotami. Człowiek jest piękną istotą. I ja wierzę w takie nieograniczone możliwości człowieka. Moc stwarzania. Naprawdę nie istnieją ograniczenia. One są tylko w naszych głowach. No cóż, jestem tuż po warsztacie z Katarzyną Czajkowską, która świeci po drugiej stronie. Kasia stworzyła piękny projekt, Wyjść z klatki. Dla mnie wyjście z klatki to jest wyjście z własnych ograniczeń. Bo taką fizyczną klatkę to można po prostu albo, nie wiem, przepiłować pręty, wziąć kluczyk, otworzyć. Ale mentalne klatki to są klatki, które nas rujnują nasze życie.
marnują nasze potencjały. Możemy latami tkwić po prostu w swoich mentalnych ograniczeniach. Czy ja nie mam żadnych swoich klatek? Mam ich bardzo dużo i na szczęście już w tej chwili je bardzo szybko rozpoznaję. Spotkania tutaj w tej przestrzeni, czy tutaj w tej pracowni, czy na zewnątrz, to są właśnie spotkania, które prowadzą do wyjścia z klatki, tej mentalnej klatki. To jest w ogóle bardzo ciekawe skojarzenie, wyjść z klatki. Czyli wyjść ze swoich mentalnych ograniczeń i zobaczyć, że w środku, czyli w tych swoich duchowych przestrzeniach, jesteśmy tak potężni, mamy taką moc kreacji i stwarzania, że gdybyśmy tylko chcieli tego dotknąć, gdybyśmy tylko chcieli to zgłębiać, to po prostu byśmy się sobą zachwycili. Bo jest się czym zachwycać. Naprawdę jest się czym zachwycać. Jesteśmy pięknymi istotami. Na czym polega moja praca? Chyba właśnie na tym, żeby włączyć do naszego życia ten aspekt duchowy, żeby się go nie bać, żeby od niego nie uciekać, żeby nie mówić nie. Dusza, nie, to nie dotykajmy tego. Albo też czasem słyszę, że człowiek się boi, bo jak odkryje tą swoją duchowość, to teraz co z tą duchowością ma zrobić? Żyć. Po prostu żyć. Można dotykać głęboko duchowości i z taką samą pasją grzebać w ziemi. To jedno drugiemu nie przeszkadza. Czasem słyszę od ludzi, ale ja jestem taka ścisła, mam taki ścisły, logiczny umysł. Ale duchowość jest bardzo uporządkowana. Nasz świat duchowy jest bardzo logiczny. On nie jest chaotyczny. Naprawdę, świat duchowy rządzi się prawami fizyki kwantowej. Tam jest wszystko uporządkowane. Myślimy, że duchowość to jest jakieś takie, nie wiem, oderwanie od czegoś. Nie, tam jest nieprawdopodobna logika, ale nie ta taka może bardzo ziemska logika, ta taka logika, którą rządzi się cały wszechświat. Może nawet dla nas ona jest trochę za trudna, bo wykracza poza nasze możliwości umysłowe, żeby to ogarnąć rozumem, to jest bardzo trudne. My tego nie rozumiemy i pewnie z tego nierozumienia boimy się tego, ale tam się nie ma czego bać, bo to wszystko jest po prostu bardzo uporządkowane i logiczne. Ja zachęcam do tego, żeby dotykać tego świata duchowego i mieć dla niego uznanie, że ciało jest ważne, że ten świat duchowy jest ważny i to wszystko istnieje równocześnie, w tej samej chwili. Nie ma czegoś takiego, że jest albo duchowość, albo cielesność, albo umysł. To wszystko da się połączyć. Takie najprostsze słowa, jakie przychodzi mi w tej chwili, zapraszam. Jestem trenerem metody odpinania. Trochę żartuję sobie, że jestem osobą, która Was poprowadzi przez rzeczy, które są może dla Was nieznane, przez takie przestworza. Trochę może będziemy się o kosmos ocierać, ale ja jestem prostą osobą, ja próbuję właśnie to takie coś, co jest może dla nas niepojęte i nieznane, udomowić. Ja lubię prosty język, ja lubię mówić o prostych rzeczach, albo może inaczej, ja lubię mówić o rzeczach, które wykraczają poza nasze zmysłowe poznanie, w sposób bardzo przystępny. Gdy wyjdziemy poza nasze ludzkie, zwykłe ograniczenia, dotykamy rzeczy nieprawdopodobnych. Gdy wejdziecie w swoją przestrzeń energetyczną, to
powiecie, że filmy science fiction są mało ciekawe. Bo w waszym polu energetycznym dzieją się nieprawdopodobne rzeczy. Ja też dzisiaj wychodzę ze swojej klatki. Bo po raz pierwszy mówię w tak bardzo otwarty sposób o tym, czym się zajmuję. Czasem ktoś mnie właśnie pyta, no ale właściwie to jaki ty masz teraz zawód? I o tym wczoraj z Kasią rozmawiałyśmy, że ja właściwie nie identyfikuję się z żadnym zawodem. Z każdego z nich czerpię wiedzę, doświadczenie. Ale ja nie jestem żadnym ze swoich zawodów. Bo to nie zawód mnie określa. To też kiedyś pamiętam, że przedstawiałam się, no, że jestem logopedą, że jestem surdopedagogiem, tak jakby zawód mnie określał. Przede wszystkim jestem człowiekiem. Jestem istotą, która zgłębia siebie, doświadcza siebie, uzdrawia siebie, poznaje siebie, akceptuje siebie. No taką, jaka jestem. No, mam różne swoje wersje. Gdy doświadczałam siebie w poprzednich wcieleniach, to nie zawsze byłam księżniczką. Robiłam różne rzeczy. No ja głęboko wierzę w to, że my się spotykamy też po to, żeby nasza dusza się uzdrawiała. Ktoś mnie pyta, czy ja tak zawsze o tej duchowości? Słuchajcie, ja też lubię kawę. Lubię chodzić do kawiarni, lubię jeść ciasta. Lubię grzebać w ziemi, lubię podlewać kwiaty. Ale to wszystko jest duchowe. A robienie obiadu to też jest duchowość. To jest kreacja. Lubię gotować. I to jest bardzo ciekawe. Gdy czytam biografie różnych osób, które zajmowały się duchowością, to wiecie, okazuje się, że na końcu tego wszystkiego to osoby zajmowały się gotowaniem. Ostatnio czytałam o Nostradamusie. Na końcu swojego życia osiadł na wsi. Nie wiem, może to jest jakiś syndrom. Osiadł na wsi i wiecie, co robił? Przyrządzał dżemy, po prostu. I po prostu zajął się zwykłym, codziennym życiem. Bo takie najprostsze życie jest cudowne.